14 grudnia odnajdujemy takie biblijne teksty z księgi proroka Izajasza i z drugiego listu do Koryntian. Gdy Twoje sądy docierają do ziemi, mieszkańcy jej okręgu uczą się sprawiedliwości. Ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. Nasz siewca każdego dnia sieje, daje siłę i moc. Często nam się jednak wydaje, że być może go nie ma, nie działa, nie sieje. Bo przecież często nie widzimy, albo tak się nam wydaje, nie widzimy tego, co jest wokół nas wspaniałego, a co otrzymujemy od naszego Boga. Nieraz widzimy tylko rzeczy, te, które być może nie są najlepszymi rzeczami. A jednak siewca wciąż w ludzkie serca zasiewa najwspanialsze ziarno wiary, które daje stukrotny plon, sprawia, że ludzie potrafią być lepsi i sprawiedliwsi. Nie żyjemy na pewno w łatwych czasach. Na pewno to, co się dzieje wokół nas, często daje nam wiele do myślenia, stawia przed nami wiele pytań. Każdego dnia bombardowani danymi o chorych, umierających, zmarłych. Być może pytamy o Boga, a On cały czas między nami przechadza się i sieje ziarno. Daje nam pokarm, dzięki któremu możemy nawet w tych najtrudniejszych chwilach poczuć Jego moc i siłę, którą potrafi dać tylko Bóg, sprawić, że wzmacniając się tym ziarnem, potrafimy nawet w najtrudniejszych chwilach dostrzec coś dobrego. Jako mieszkańcy ziemi często czynimy wiele zła, ale i wiele dobra. Jestem przekonany, że każdego dnia za to dobro jest odpowiedzialny Bóg. Niechaj więc ziarno będzie siane. Nie martwmy się o plon. Nie od nas on zależy. I koniec końców nie dla nas jest on zbierany. Niech zasiew trwa. Dzielmy się słowem i modlitwą, ciesząc się, że Bóg cały czas działa w tym świecie. Amen. Módlmy się. Panie nasz i Boże, dziękując Ci za wszystko, co każdego dnia nam dajesz, prosimy Cię o to, abyś wciąż siał swoje słowo wśród nas, abyś dawał nam siłę i moc do tego, abyśmy poprzez to zasiane ziarno wiary byli lepszymi ludźmi dla siebie nawzajem. Aby miłość, która jest w nas, dawała największy i najwspanialszy owoc. Aby zasiew wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, trwał i odmieniał oblicze świata, w którym żyjemy.